Cześć tu! Oluś i tatuś! Dziś coś niesamowitego, bo odkrywamy, co będzie w dziesiątej Super Things, czyli Super Things, bo to Super Things to będzie piąta seria tak naprawdę, a Super Things dziesiąta, ale teraz już Super Thingsy nie mają numeracji, tylko mają swoje nazwy. A ta nazywa się, wiesz jak? Nie. Rescue Force. A co to znaczy? Tak można przetłumaczyć to jako brygada ratunkowa, a to jest siła ratunku, tak na dosłownym tłumaczeniu. I co najlepsze, jeszcze u nas w Polsce nie ma dziewiątej serii, będzie pewnie po wakacjach, a już jest zajawka, co będzie w dziesiątej serii, która w Hiszpanii pewnie i w niektórych krajach Europy będzie właśnie po wakacjach, a u nas w Polsce pewnie po feriach, czyli gdzieś w marcu, lutym. Dobra, lecimy do filmiku, będziemy, słuchajcie, oglądajcie i komentujcie, ale zanim zaczniemy, zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby was informowało, że jest nowy odcinek, filmik. Dobra, lecimy do ekraniku. Jak widzicie, przed nami co? Jakiś plakacik zrobiony, nie wiem, czy przez tego, który puścił ten filmik, czy może taki oficjalny był na jakiejś premierze, gdzie pokazywali zabawki na przyszły rok. Znaczy na przyszły, na po wakacjach, nie wiem, gdzie to się odbywało. I jak widzicie, jest Rescue Force, czyli siła ratunku, ekipa ratunkowa, jak zwał, tak zwał. Co najlepsze i najfajniejsze, już widzicie, będą dwa ultra rzadkie super Finksy. Ale trochę źle, bo będziemy mieli mniejszą szansę na trafienie. Dlaczego? No większe, bo są dwa. Pewnie będzie mniej złotych, bo nie wiem jak z złotymi. Teraz tak, jak widzicie jest to jeszcze będziemy o nich rozmawiać. Ultra rzadkie to Słońce i Księżyc. Tutaj Moon, czyli Księżyc. Można powiedzieć chaosu, w zależności jak przetłumaczymy, może być to łuk księżycowy. I tutaj słoneczny, pamiętasz jak to było? Słoneczny, nie słoneczny. Jak to było? Poczekajcie, żeby sprawdzić jak to było. 5 minutes later. Cesarz. Tu jest cesarz, cesarz idzie, cesarz. Cesarz, powiedz cesarz. Cesarz. Cesarz! Dobra, lecimy z filmikiem, zobaczmy. Cesarz. Co tam dalej? I jak widzicie, będzie pudełeczko. Na pudełeczku już widzimy nowe postacie. Chociaż Kutka była, nie wiem czy nie. Była. W piątej serii. Nie, to było w zestawie z drugiej. A, w zestawie z drugiej serii, faktycznie, co w tych kryjówkach takich, tak? To mieliśmy. I był tam Kutka, znaczy nie Kutka, no właśnie Kutka i Kluczyk. Mamy tutaj też, jak widzicie, worek z pieniążkami. Ten worek trochę przypomina worek na śmieci, pamiętasz? Taki też był w którejś serii. No i są inne, widać, że też nowe kit Kazumy będą. Są te dwie ultra rzadkie postacie. Wygląda na to, że w tym się nic nie zmienia, ale zapowiada się genialnie, bo będą dwa ultra rzadkie. I Oluś przypuszcza, że będą krystaliczne, bo jak tu widzicie, jest takie połyskiwanie. Być może będą też krystaliczne, to by było też fajne. Dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj pokazaną saszeteczkę. Oczywiście, jak zwykle, charakterów 80 różnych Thingsów. Kolejne. Mamy teraz tak. Rescue Jety. Czyli będzie pewnie 12 rescue jetów, czyli 6 takich niepowtarzalnych i kolejnych 6 w innych kolorach. Jak one troszeczkę, zobaczcie, wyglądają tak jak te plecaki odrzutowe do latania. Widzisz, ma takie, tak może na takiej zasadzie będzie. Nie wiem, co będą robiły. Zapowiadają się też fajnie, czy jakieś nowe figurki tutaj. Nie wiem, czy to hamburger tutaj jest, jak myślisz. Ale zobacz, jaki czad, jakie zapałeczki. Ale fajne. Czadzior, zapałki są czadzior, już na pewno będziemy chcieli je mieć. Czyli byś chciał spalić dom? Nie, nie chciałbym, niczego nie chciałbym spalać, wy też niczego nie spalajcie. Flying power, czyli latająca siła, czyli one będą właśnie na zasadzie odrzutowych plecaczków. Zobaczmy co tam dalej. Teraz tak, a zbliżenie tego power jetów, tu jest fajnie, to fajnie.
Tu mamy czy jakąś postać? Mamy. O, bomba! Zobacz. Czyli pewnie zapałek będzie przeciwnikiem bomba. Mamy. Ale też... zapałki też były złe, a bomba też była zła. A, to czyli nie. Zobaczcie. Mamy tutaj sześć, znaczy dobrze, sześć nowych super kidów. Kid Kazumów. Nie, kid. Kazum kidów, o przepraszam. Kazum kidów. I tu widzimy, jeden jest ogień, pewnie. To ten mi się A! I tu jest chyba zapalniczka, zobacz, nie wiem. Nie, to nie jest ta zapalniczka. No ale nie, tam były zapałki, ale to jest ogień i on stworzył się z zapalniczki, być może. I on przypomina trochę robota z piątej serii, taki ogniowy był z płonącą głową, nie? Pamiętasz? Ten jest fajny. Ten fajny, wiertarka chyba to jest. Tu jest wiertarka, zaraz zobaczymy, może następne pokażę. Jeszcze postaramy się wam włączyć jakiś inny filmik, na którym coś będzie widocznego. O, mamy wszystkie sześć. Zobaczmy. Będzie, zobacz, tu jest gaśnica, straż, czyli taki jakby strażak, ogień, który będzie gaszony, albo ten będzie podpalał tego. Tu mamy, nie wiem, czy to wygląda jak klucz trochę, nie? Tak, to jest klucz. To jest klucz, ale tu trzyma, on ma w tarczy, wyciąga broń i atakuje. Super, ale czadzior, klucz i przeciwnikiem jest wiertara. I to mi się bardzo... Wiertara ci się podoba, bo ma fajne tutaj był oczy. Był taki podobny jak... Zings, właśnie do tego kitka Kazumkida, no. Był taki podobny Zings w siódmej. W siódmej. Srebrny. Dobra, bo na razie nie widzimy w ogóle srebrnych ani złotych. Zobacz, teraz tutaj jest, no, jak to się nazywa? No. Kutka. Kutka, właśnie, chciałem powiedzieć podkowa, LOL. Kutka nie jest jej przeciwnikiem klucz, tylko Kasiora. I Kutka jest policją, jest napisane police, a Kasiora ma znak dolarów. Many, 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 many. Dobra, i worek, to zobaczam, trochę tu wygląda jak złoty. I worek jest z pieniążami. Tak samo tu z jego głowy wystają pieniążki. Zobaczmy, co tam dalej. Teraz mamy powiększonego ognia. Naprawdę bardzo fajnie wygląda. Będzie następny. Tu mam, o, czekaj, żebyśmy nie przewinęli. Od początku. Ogień. To poczekamy, zobaczymy. I tu potem jest gaśnica. Chociaż nie wiem, czy to będą krystaliczne, bo ten błyski są na wszystkich rysuneczkach, nie? Chyba, że tak jest specjalnie, a może będą krystaliczne, tak jak były w serii dziewiątej. Dziewiątej, bo też kazonkidy były... krystaliczne. Krystaliczne. Ale te nie są. Te nie są, a może, są. Zobaczymy. To wszystko się okaże, jak będziemy otwierać. I jeszcze trochę czasu musi minąć. Wiertara, to co mówiliśmy. Następny będzie jaki? Klucz, który jest też fajny. O, zobacz, on ma podwójny okulary. Ciekawe, czy będzie mu można zaciągnąć, ale pewnie nie, ale fajne by to było, żeby można mu zaciągnąć okulary na oczy, nie? Fajne by to było, jakby to było ruchome. Dobra, lecimy dalej. Mamy pokazany jakiś zestawik z 10 Finksami. Zobaczmy, tu jest piła, no to która to też jest była. Okłamane. Dlaczego? Zobacz, tutaj są złote z 9. O, widzicie, faktycznie to zauważyłeś. Może tu jest jakiś mały wałek, ale postacie są trochę... Zobacz, jest Kutka. A to co to jest? A to jest wąż chyba strażacki. Tutaj jest też z 9. Tutaj też z 9. No może akurat w tym zestawie będą z 9, ale inne są już z tej 10, nie? Właśnie, a może... Czy to będzie powtórka złotych? Nie, no bez sensu. Zobaczymy, wszystko się okaże. Zobaczymy dalej. Jest tutaj z power jetami. Tak samo w power jetach będą te do wyskakiwania, tak? Tak. Słucham. To jest też soczek, on był soczek. Ale to nie jest soczek, to jest puszka. No taka jest. Ale nie było puszki. Była puszka. Taka puszka? Była. No nie wiem, czy taka była. Ale zobacz, jest srebrny pierwszy. Jest statek kosmiczny, przynajmniej tak wygląda jak staczek, a może być to garnek, prawda? Znaczy nie garnek, tylko... no nieważne. Jest drugi rodzaj, nie, to jest ten sam. Tylko się troszkę zmienia, przesuwa. I mamy jeszcze coś kolejnego. I następne, co jeszcze nie otwieraliśmy robotów w serii 9. Mam nadzieję, że niedługo otworzymy. I w 10 serii też są roboty i tu jest jeden robot Enigmy. Enigma. Enigma wygląda fajnie.
I fajnie ten robocik też wygląda, tylko teraz pytanie, bo czy on będzie miał dwie bronie, bo zobacz, tu ma młot, a tu ma jakąś tą swoją różdżkę, nie? Tą laskę. A może będą dwa, bo ten jest mniejszy, a te są większe. Nie, bo to jest inaczej pokazane. I drugim robotem będzie profesor K z dziwacznymi okularkami. Zobacz, jakie fajne okularki. I do tego w zestawie ciekawe, czy też będzie mały, bo jest ludzik, jakby Kazum Kit, prawda? Jest, bo jeszcze nie otwieraliśmy tych robocików, to nie mamy. Czyli najprawdopodobniej są trzy postacie. Takie, znaczy nie takie same, tylko jest robot, jakby Kazum Kit i Super Things. Prawda, Oluniu? A i do Dobra. robota się chyba wkłada karmelida. No chyba się wkłada, też mi się on tak wydaje. Napiszcie w komentarzu. Kolejną fajną rzeczą to jest taki ala zestawik, który widzicie, jest tu pojaździk z jakimś Kazum Kidem i z motorkiem, a motorek to jest Zinx. I tutaj to jest jak platforma, to rozkładasz, można robić, nie wiem, czy to takie laboratorium, albo coś do przemycania, albo ciekawe, czy ta szybka się będzie otwierać i tu będzie można włożyć Zinxy. To też zapowiada się fajnie, pewnie będzie więcej zestawików, jak to zwykle bywa. Zobaczmy, czy coś jeszcze mają tu nam do zaprezentowania. A, będą dinozaury, co zapowiada się superosko. Mamy jednego tutaj, T-Rexa chyba. Dinozaurex. Inny, kolejny Kazum Kid, bo w zestawach są inne Kazum Kidy. I mamy fajną, zobacz, jaki oczopląs ma w ten mały zingsik. Nie wiem, co on prezentuje. Co, jak myślisz, co on sobą przedstawia? Hipnotyzm. A nie ruszaj się. Hipnotyzera. Hipnotyzm. O, i O, mamy. 2 złote. Będzie ciuchcia i wagonik. No nie wierzę. Jeden jest, wagonik jest zły, a ciuchcia dobra. Chociaż bardziej ta ma taką minę, ciuchcia w sensie, ma taką minę jakby troszkę złą, kombinującą coś. Zaraz coś odcofaję. to też. Ale ten też. No to ci powiem, że wygląda to fajnie. Ale w sumie powinny być teraz 4 złote, nie? I na koniec mamy prezentację tych słoneczka, czyli dobrego, ultra rzadkiego. Z przodu wygląda tak, jak to widzicie, z tyłu tak. Ciekawe, czy on będzie lekko przezroczysty, czy on taki będzie biały bardzo. Chociaż Bądź tu masz zdjęcie. srebrny bardziej. Znaczy nie, no to taki biały, biały metaliczny powiedzmy. Albo no może srebrny, masz rację, bo tutaj to tak wygląda, jakby było trochę srebrnawe. Dobra, zobaczmy drugiego. Lusiu, zostaw to, kochanie. Drugi księżyc. Mamy księżyca Moon. Zobaczcie, wygląda tu całkiem. Z tyłu ma fajną taką jakby miniaturkę księżyca, którego można złożyć w dwa jakby Superfinksy. Jak wpiszecie Superfinks 10, to podstawią wam się filmiki. Polskie jakieś No włączę. polskie, ale i tak tu bez dźwięku, żeby nie łamał, bo jakieś muzyczki. Tu macie polski pierwsze przecieki 10 serii. Możecie obejrzeć. Tu mamy przyspieszoną wersję. Mamy, jak widzicie, mamy to samo, czyli. Na muzykę jest. No dobrze, nie szkodzi, ja tu muzyki nie będzie słychać, kochani. Widzimy to pudełeczko, które oglądaliśmy wcześniej. Olusiu, a co ci się najbardziej na razie podoba z tego? To, że są dwie super postacie, czy co? Na przykład. Właśnie te dwie super postacie. Mi się te roboty bardzo I podobają. ten dinozaur. Dinozaur, a będą dwa dinozaury, ale jeszcze jeden jest chyba ukryty. Zaraz zobaczycie. Czyli to jest to samo, tylko w wersji przyspieszonej ten filmik. Zobaczmy teraz jeszcze jedno. Może u tego polskiego. Albo w sumie to tyle wystarczy. Więcej szczegółów, jak coś będzie fajnego, to wam powiemy. Trzymajcie się cieplutko. Nara, nara, do zobaczyska. Damy wam pyska. Pa, hej, pa. Hej.